Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Bardzo dziękuję panu posłowi Bartoszowi Kownackiemu za to, że po raz kolejny możemy krzewić politykę historyczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz tutaj w Bydgoszczy. I to chyba bardzo dobrze, że jest ta tradycja przenoszenia tego, co się działo w Warszawie 75 lat temu, pamiętania o tym i to, co dzisiaj robią warszawiacy, robią praktycznie wszyscy mieszkańcy naszego całego pięknego kraju. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za Państwa obecność, bo to jest dowód, że jesteśmy prawdziwymi patriotami. Pamiętamy o tych wszystkich ofiarach, ofiarach wojen, ofiarach naszej tragicznej historii, bo dzięki nim możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. Wszystkiego dobrego. Pan wojewoda Wieszczopu będzie, przepraszam, troszkę dłużej. Panie wojewodo, księże biskupie, panowie oficerowie, szanowni państwo. No cóż, mój drogi, sen o Polsce się przyśni. Skończyło się. Tak wspominał rozmowę z niemieckim żołnierzem dr Wesołowski, jeden z uczestników powstania warszawskiego. Skończyło się, bo Warszawa miała przestać istnieć. Każde drzewo i każdy dom miały zostać zniszczone. Każdy, kto mówił po polsku, miał zostać zamordowany. I mieszkańcy Warszawy wspominali, jak tysiącami mordowano ludność cywilną. Nie żołnierzy w równej walce, ale rannych w szpitalach, księży i siostry zakonne w kościołach. To był niemiecki żołnierz. Nie faszysta, nie nazista, nie hitlerowiec. To był niemiecki żołnierz. I my musimy o tym pamiętać. Tak jak muszą pamiętać potomkowie tych, którzy dokonali tej diabelskiej zbrodni. Kiedy młody chłopiec widział niemieckiego żołnierza rzucającego granatem w ludność cywilną, podbiegł do niego, zaczął całować po nogach i błagać o litość. I został odepchnięty. To był niemiecki żołnierz. Skończyło się, sen o Polsce się przyśnił. I ten sen musiał trwać kolejnych kilkadziesiąt lat. Bo po okupacji niemieckiej przyszła równie okrutna i zbrodnicza okupacja sowiecka. Warszawie, dzieci, mój zęby bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawie, dzieci, mój zęby bój, wypadnie rozkaz mój, poniesie to mnie. To piszne wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. Gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, dać mi buziaka. Hej! Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wydężaj słuch, wręcz swój młody duch, jak stary. Za linią dekowniki, intendentura, różne użyki, lubią zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Wiesz,
Wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód i gorsza od chłodu, od głodu tęsknota Warszawo. Dziś idę walczyć.
wszystkich stron do Ciebie. O polski dach i polską broń. O Boże, skrusz ten miecz, co się czeka. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz kraj. O Boże, skrócz ten miecz, co się czeka. Stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz kraj. Na wprost raportu wasz. Panie majorze, kamro podkręcz, zabawa, melduje trzecią drużynę ochotników do drugiego plutonu, gotowy do złożenia przysięgi. Ochotnicy, przed wami najważniejsza chwila. Przysięga. Przysięga. Ręce do góry, palce złożone. Ochotnicy. Panie marsz, to poprawkę, ale jeszcze zrobię z nich wojsko. Zobaczymy po przysiędze. Powtarzajcie za mną. W obliczu Boga Wszechmogącego. W obliczu Boga Wszechmogącego. I Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. I Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej. Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru. Stać nieugięcie na straży jej honoru. I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił. I o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił. Aż do ofiary mego życia. Aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej. Prezydentowi Rzeczypospolitej. I rozkazom naczelnego wodza. I rozkazom naczelnego wodza. Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej. Będę bezwzględnie posłuszny. Będę bezwzględnie posłuszny. A tajemnicy dochowam niezłomnie. A tajemnicy dochowam niezłomnie. Cokolwiek by mnie spotkać miało. Cokolwiek by mnie spotkać miało. Dziękuję. Powstrzyma. Konspiracja obowiązywała do samego końca. Dodatkę pozwolę sobie zatrzymać. Thank you.
i iść będziemy w Polskę szarymi szeregami i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami i będziemy szli jak hymny skroś wsi, skroś miast polami i będziemy równać w prawo szarymi szeregami i będziemy szli jak hymny skroś wsi, skroś miast polami i będziemy równać w prawo szarymi szeregami. Zostawiłem tam korowcy, kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Warszawskie kolorowe dni, gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień.
Dziękujemy artystom. Małgosia, jeszcze kilka zdań. Jest. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Pałacyk mi klarzyźnia bola, bronią się chłopcy od parasola, choć tam grysy mają wizy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiarą i wytężaj słów, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wytężaj słów, wręcz swój młody duch, jak stan. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka. Krew ich zalewa, różnych sposobów się im mają, co chwila szafę nam podsuwają. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, jak stal. Lecz taniec szafy i granaty za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej! Wszyscy! Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, wręcz swój młody duch, jak star. Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, Małgorzata Kruszcie. Kacper Andrzejewski.